Jak uczyć się na błędach w projekcie? W jednym z ostatnich odcinków opowiadałem o tym, jakie wnioski płyną z analizy, z metaanalizy, ilość rankingów błędów w zarządzaniu projektami. Obiecałem, że będzie materiał na temat tego, jak pracować z błędami, no i właśnie dziś taki materiał zamierzam yy, zaproponować. Ja nazywam się Marcin Guzik, na kanale zarządzanie projektami.pl opowiadam o zarządzaniu projektami. Na co dzień prowadzę firmę doradczą Tenste Polska, do której serdecznie zapraszam. No to co zrobić, jak ktoś popełnił błąd? Jesteś kierownikiem projektu, twój, twój człowiek popełnił błąd. Jak się zachować? Nie zauważyć, zrobić o to awanturę, poddać to jakiemuś procesowi analizy i zajmowania się tym? Ciekawe pytanie i wydaje mi się, że nie będzie jednoznacznej oczywiście odpowiedzi. Będzie za to trzy podpowiedzi. Pierwsza sprawa, zastanów się nad tym, z czego ten błąd wynika, jakiego to jest typu błąd, i prawdę mówiąc, do tej dyskusji warto jest zaprosić tego, kto ten błąd popełnił. Są błędy, które są błędami, błędnymi decyzjami, błędnymi działaniami, ale one są tutaj rozpisane na zielono, no bo tak naprawdę trochę nie dało się tego uniknąć, albo było ryzyko, że taki błąd popełnimy. I to są mądre błędy, one się zawsze zdarzają, no ale też są takie błędy, które nazwałbym głupimi błędami, one na czerwono są. Jakie są to mądre błędy? No, pierwsza sprawa to jest postawienie na złego konia. To znaczy, masz dwóch wykonawców. Obaj składają wiele ciekawych propozycji. Obaj przeszli przez proces kwalifikacyjny. Jeden i drugi wykonawca ma potencjał, ma referencję. Musisz dokonać wyboru. No i okazuje się, że stawiasz nie na tego, na którego powinieneś. To znaczy, ten, którego wybrałeś, wybrałaś, okazuje się, kiepski w twoim projekcie nie umie sobie poradzić. Masz pięciu kandydatów do pracy, wszyscy są podobni, wszyscy mają jakieś wady zalety, robisz syntetyczne porównanie, wybierasz dwóch, zaczynasz z nimi dyskutować. Nie wiesz, którego wybrać. Wybierasz e, pana Władka i okazuje się, że to nie jest dobry pomysł. Okazuje się to dopiero po paru miesiącach. No jest pytanie, oczywiście paru mądrali powiedziałoby, gdybyś lepiej przebadał kandydata, gdybyś lepiej przebadał wykonawców to byś. No ale najczęściej nie ma chętnych, żeby takie mądrości wygłaszać przed wyborem, żeby pokazać rekomendacje. Psychologia nazywa to wiedzą wsteczną. Gdzie już po fakcie pewne sprawy wydają się bardziej prawdopodobne, a inne bardziej absurdalne, ale przed wyborem faktycznie tak nie jest. Jeśli chcesz doświadczyć swojego tego działania wiedzy wstecznej, nagrywamy to w okresie, gdzie w Polsce dopiero będą wybory parlamentarne, no to spróbuj napisać, kto wygra, no i jak będzie w ogóle wyglądać ten koszyk wyborczy, kto ile procent dostanie. No, i potem sobie otwórz ten ranking dwa miesiące w wyborach, po wyborach i zastanów się nad nim. To jest bardzo dobre. Dzisiaj nikt tego nie wie, potem wszystko będzie jasne. Masz niezłe ćwiczenie. Drugi błąd to jest stara metoda. To znaczy, w dobrej wierze, mając w pełni jakieś przesłanki, decyduje się twój pracownik na zastosowanie metody, która brzmi logicznie ale okazuje się, że to jest metoda, która zadziała, wprawdzie zadziałała wcześniej, ale teraz już nie zadziała, bo na przykład warunki jednak okazały się trochę inne. Błąd starej metody, to znowu, no to jest trudność, z którą musimy sobie poradzić, ale tutaj nie ma mowy o zaniedbaniu, tu nie ma mowy o jakiejś bezmyślności, tu jest po prostu niedobrany do końca dobrze instrumentarium, którym się posługujesz. Trzeci powód to może być brak informacji i danych, to znaczy sprawa jest tak złożona, Albo tak zmienna, że nie masz peł, w pełni danych, popełniasz błąd, czy twój pracownik popełnia błąd, bo nie dysponuje tymi informacjami, które na przykład dopiero się okazywały później, albo okazywało się, że, że gdzieś jeszcze nie, nie, nie dokopaliśmy się. Specyficzną odmianą jest tutaj sytuacja, gdy jest coś nowego, gdy jeszcze nikt tego nie robił i tych danych po prostu nie ma. W związku z tym nie wiadomo, na co się natrafi i można powiedzieć, że niektóre decyzje. Z perspektywy późniejszej będą błędne, ale tych błędów się nie udało uniknąć. Teraz pytanie, jakiego rodzaju błędy są błędami głupimi? Po pierwsze takie, które wynikają z nieumiejętności i z niechęci. To znaczy nie umiem i nie wiem, że nie umiem, to jeszcze jest pół biedy, ale nie umiem, wiem, że nie umiem i robię i popełniam błąd, albo nie chce mi się, i z lenistwa, robię to niedbale, niechlujnie. W tym momencie błąd staje się faktem i to jest błąd, który jest głupim błędem. Znaczy lepiej byłoby, gdyby pracownik przyszedł i odmówił wykonania danego zadania i polecenia, niż zabiera się z niechęcią albo z świadomą nieumiejętnością. Bardzo złą kategorią, taka, która jest najwięcej, w, w naj... znaczy w wielu przypadkach ona się zdarza, ale jest jakby najtrudniejsza w obsłudze, to jest lenistwo. Czyli ktoś po prostu z lenistwa czegoś nie zrobił, czegoś nie chciało mu się zrobić, nie przeanalizował czegoś, bo był leniwy, bo założył, że będzie mieć szczęście. I tu wchodzimy w lekkomyślność, czyli taka sytuacja, kiedy ktoś coś zbagatelizował, a jakoś to będzie, zawsze nam się udawało. Ewentualnie bezmyślność, czyli nie przemyślał, posługiwał się jakimiś wzorcami, kogoś naśladował, był tu jakiś absurdalnie niedorzeźbiony fragment projektu najgorszą wydaje mi się przyczyną powstawania błędu są ukryte intencje, czy złe intencje, czyli ja coś robię, ale na przykład mam w tle, że ja chcę, nie wiem, się wypromować, chcę zdobyć, robię coś dla doświadczenia, dla prestiżu, dla możliwości wyjechania za granicę, dla możliwości zwiedzenia jakiejś fabryki, dla możliwości nabycia kontaktów biznesowych, czyli jakby te intencje, te moje ukryte intencje, gdzieś są wewnątrz, ja mam je w głowie, pod nie optymalizuję. Traci projekt, pojawia się błąd i jest bałagan. W związku z tym pierwsza rzecz to jest dobrze przeanalizuj razem z tym, z kim jesteś w, w projekcie, skąd ten błąd się wziął, czy mamy do czynienia z tym błędem mądrym, czy z błędem głupim. Druga sprawa, warto jest przyjrzeć się skutkom błędu. Najprościej jest zapłacić. Jeżeli błąd jest, skutkuje pieniędzmi, to takie błędy, gdzie po zapłaceniu faktury nie ma już skutku. Sprawa się rozwiązuje. tak Można powiedzieć, nikt do nikogo nie ma pretensji, no po prostu więcej zapłaciliśmy. Gorzej jest, jeżeli błąd spowoduje opóźnienie. One są najczęściej trudne w nadrobieniu albo niemożliwe do nadrobienia. Mogą być też błędy, które skutkują w pogorszeniu się jakości rozwiązania. No i to jest o tyle problematyczne, bo o projekcie zapomnimy o jakości, będziemy pamiętać. Mogą być skutki, które są związane z wizerunkiem i z zaufaniem. Te błędy są relatywnie y, trudne do nadrobienia, dlatego że one się ciągną. Znaczy sytuacja jest naprawiona, nie smak jest dalej. Sprawa się zakończyła, ale cały czas ktoś do Ciebie podchodzi jak do jeża i już nie darzy cię zaufaniem, nie ma dobrej komunikacji, nie ma dobrych relacji, bo się okazuje, że zawiedli się. Znaczy te skutki są o wiele trudniejsze w naprawie, i na takie błędy trzeba szczególnie uważać, bo to się może ciągnąć za człowiekiem latami. Są błędy, które skutkują tym, że się psuje atmosfera, spada motywacja w zespole, i to są błędy, które relatywnie szybko da się naprawić. Atmosfera ulega tak samo szybko pogorszeniu, jak i szybko. Polepszeniu, motywację można nią popracować i z ludźmi porozmawiać poprzez rozmowę, poprzez różne środki można sobie z tym jakoś tam poradzić. Jeszcze raz podkreślam, najgorsze to są te błędy, które skutkują utratą zaufania i kwestiami wizerunkowymi, bo to może być niemalże błąd śmiertelny. Na no, co jeszcze warto zwracać uwagę? Skutki mogą mieć kilka typów. Skutki mogą być naprawialne, w sensie błędy mogą być naprawialne, czyli ja jestem w stanie popełnić błąd, ale jestem w stanie to na, naprawić, ale mogą być takie błędy, które się nie da naprawić. No to warto sobie o tym porozmawiać. Skutki mogą być lokalne, czyli tylko tu się popsuło. Nikt o tym w, w innych działach nie będzie słyszał, nie odczuje tego, albo skutki są globalne, to znaczy. Zrobiłem coś takiego, co natychmiast odczuwają wszyscy w naszym biurze, na przykład, wszyscy w naszym budynku będą z tymi skutkami musieli żyć tak? i będą cały czas pamiętać, że to ja jestem winny. Ale też mogą być skutki, które są punktowe, w sensie wydarzył się błąd i on się, na nim się cała sprawa kończy, no, ale są też błędy, które mają charakter lawinowy, czyli to uruchamia lawinę kolejnych e, następstw i powoduje, że mały błąd powoduje nietrywialne e, konsekwencje. Znowu warto się temu poprzyglądać. Jeśli ten materiał Cię zainteresował, kciuk w górę sprawi, że być może ci, którzy mają właśnie taki dylemat, co z błędami zrobić, będą mogli sobie to obejrzeć, bo YouTube mi to pokaże, a subskrypcja doprowadzi do tego, że co czwartek lub piątek materiał na Twoim telefonie bądź komputerze będzie się zgłaszać. No dobra, co zrobić? Mamy przeanalizowane powody, mamy przeanalizowane skutki, wiemy gdzie jesteśmy. No to jak pracować z takim winowajcą, który ten błąd popełnił, z tym, z tym synem marnotrawnym, co przecież i powiedział, że trochę nabroił? Pierwsza sprawa to jest taka, żeby zidentyfikować ten błąd, żebyśmy sobie jasno obie strony wiedziały, co jest tym błędem, żeby się ogryć do kości, przeanalizować to bardzo dokładnie, żeby nikt nie miał wątpliwości, gdzie błąd został popełniony, na czym polegał. I jakie wniósł skutki? Żeby tu nie było rozbieżności, bo jak tu będzie rozbieżność, no to jak będziemy mówili o zupełnie różnych rzeczach, no to się nie dogadamy. Druga sprawa, ten, kto popełnił błąd, powinien powiedzieć, tak, uznaję w tym błąd i faktycznie nabroiłem. Uh, to jest niebywale rzadkie, żeby ktoś tak powiedział, no ale może się tacy zdarzają, że powiedzą: ok, psychologicznie akceptuję, faktycznie no, głupio się zachowałem, to mnie motywuje do jeszcze lepszej pracy i do poprawy. No i właśnie to jest kolejny etap. Trzeba stworzyć pewien plan. Plan albo naprawy tego błędu, jeżeli się da. Albo plan rozwoju, żeby typ, który popełnił błąd, już go więcej nie popełniał, więc trzeba byłoby zaproponować jakieś działania naprawcze. Jeżeli nie naprawiam projektu, przynajmniej naprawiam typa. W sensie on sam się naprawia i pokazuje mi, w jaki sposób y, chciałby tą naprawę z, zainicjować. Kolejna sprawa to jest monitorowa monitorowanie i badanie tego, jak ta poprawa przebiega. Czyli ja muszę mieć dokładnie przegadane, jak będziemy sprawdzali ten, ten proces wychodzenia z dołka. I ostatnia rzecz, którą wydaje mi się warto jest omówić w czasie takiej rozmowy, to są jakie są zasady udzielania pomocy. Znaczy, ok, jestem w okresie naprawczym, robię plan naprawczy, robię na przykład plan naprawy kawałka projektu, albo nie da się już tego naprawić, w związku z tym sam się doszkalam, albo idę na jakiś, nie wiem, coaching. A czy istnieje szansa, w celu uniknięcia kolejnych błędów, żeby skorzystać z jakiejś pomocy i gdzie z tej pomocy mam korzystać. Czy jestem w stanie, czy wiem, kogo zapytać o pomoc. I to jest rzecz, o której się często zapomina. Zostawia się takiego podobiecznego, bez de facto opieki i on sobie gdzieś tam to nie, bo nie umie sobie poradzić z planem naprawczym. Więc warto jest o tą pomoc mu jakoś tam zadbać. Jeśli temat zarządzania projektami Cię interesuje, zapraszam na kanał nasz na YouTube oraz na stronę zarządzanieprojektami.pl. Tam materiały do pobrania na temat zarządzania projektami, z których wiele może wynikać, również treści, które uchronią Cię od popełnienia błędów.